Dzień dobry i dobry wieczór. Gościem Dzień Obywateli dobry. News jest wszystkim doskonale znany pan profesor Jerzy Stępień, sędzia, a mało kto dziś pewnie pamięta, że również współtwórca polskiego samorządu. Obok profesora Regulskiego, pana Michała Kuleszy budował polski samorząd w 90 roku. Ja bym chciał zadać panu profesorowi takie porozmawiać z nim o partyjności, o upartyjnieniu samorządu, zwłaszcza w kontekście tych wyborów, które mają się odbyć, uzupełniających wyborów w Rzeszowie 10 maja. No, wszystkim nam się wydaje, że upartyjnienie samorządu nie jest zjawiskiem dobrym, prawda? Chcielibyśmy, żeby tam się skupiało takie myślenie obywatelskie, lokalne czy regionalne, w zależności od tego, o jakim samorządzie mówimy, ale chcielibyśmy partie polityczne trzymać z dala od jakby centrum zainteresowań samorządowych. Oczywiście to jest niemożliwe. Wszędzie na całym świecie partie są pewnymi podmiotami życia politycznego i w sposób naturalny biorą udział także we wszystkich wyborach lokalnych, samorządowych. No ale z drugiej strony chciałoby się, żeby właśnie zwyciężało to dobro wspólne lokalnej społeczności, a nie jakieś myślenie w kategoriach interesu partyjnego. No i tutaj z tego punktu widzenia moim zdaniem zdarzyła się rzecz niedobra w 2001 roku, kiedy to właśnie pod hasłami odpartyjnienia samorządu wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, sądząc, że w ten sposób partie polityczne zostaną odcięte od możliwości kreowania tych władz lokalnych, czy no przede wszystkim lokalnych, bo na szczęście to nie dotknęło powiatów, a także samorządów wojewódzkich. No i okazało się po latach, że w gruncie rzeczy w tych dużych miastach głównie partie odgrywają pierwszoplanową rolę. No i właśnie wybory samorządowe w Rzeszowie, gdyby odbywały się według zasad, które obowiązywały przed 2001 rokiem, przebiegałyby w ten sposób. Pan prezydent Ferenc podałby się do dymisji, prawda, zrezygnowałby i na następnym posiedzeniu, a może na tym samym, Rada Miasta wybrałaby nowy zarząd, nowego prezydenta. No, a tutaj trzeba teraz przeprowadzać wybory i to wybory powszechne. I oczywiście w tej konkretnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia dzisiaj w Polsce, mamy natychmiast zainteresowanie się wszystkich partii politycznych i w gruncie rzeczy te wybory samorządowe w Rzeszowie stały się takim ogólnopolskim sprawdzianem, prawda, sił partii politycznych, ich wpływu. I moim zdaniem nie jest to korzystne dla samorządu. No trudno, będziemy musieli to przeżyć, ale miejmy przynajmniej tego świadomość. Partie polityczne zadziwiająco, obóz prodemokratycznych partii zadziwiająco sprawnie, szybko dogadał się w sprawie wspólnego kandydata ku naszemu powszechnemu zdziwieniu. Dlaczego tak się stało? No moim zdaniem właśnie to dla mnie nie jest zaskakujące, ponieważ jak wiadomo żadna z partii politycznych nie była w stanie w Rzeszowie wskazać takiego kandydata, że tak powiem, ponad podziałami, takiego obywatelskiego, który miałby rzeczywiście szansę. I w związku z tym, no trochę mówią tak, no nie możemy ofiarować Niderlandów, no to w takim razie zrezygnujmy i popierajmy wszyscy tego niepartyjnego kandydata, jakim jest pan, jeśli dobrze pamiętam, wiceprzewodniczący Rady, pan Fiołek, prawda? No one tutaj zorientowały się, że nie mają szans na tym rynku. No a ponieważ najbardziej interesuje to, żeby zakończyło się to niepowodzeniem dla partii rządzącej, więc siłą rzeczy poparli wszyscy zgodnie pana Fiołka. A jak to rzutuje na dynamikę wyborów, na to, w jaki sposób jest prowadzona? Prawdę powiedziawszy, ja nie obserwuję tam, oni, nasi znajomi, obywatele, specjalnej aktywności partii politycznych właśnie w Rzeszowie. No,
Pan Budka obiecał, tak powiem, że będzie tam żarł trawę i no, na razie tam no, nie wygląda, żeby na przykład ta największa partia opozycyjna była tam mocno zaangażowana. No, trudno mi powiedzieć, jak to, być może na to wszystko ma wpływ pandemia, prawda, która no, bardzo ogranicza możliwość używania tych tradycyjnych narzędzi mobilizacji wyborców, czyli spotkań bezpośrednich, jakichś wiecy i tak dalej, i tak dalej. Ja bym raczej tu się dopatrywał przyczyny takiego stanu rzeczy, ale być może się mylę. Środowiska obywatelskie miały pomysł, żeby przeprowadzić w Rzeszowie no, prawybory, żeby wyłonić tego kandydata obywatelskiego w taki sposób bardzo demokratyczny, tak jak to zrobiono zresztą w Budapeszcie. Ale tutaj partyjni przywódcy, liderzy no, nie oglądali się na te postulaty. Dlaczego? Dlaczego postulaty prawyborów trafiają w Polsce w próżnię? No, jednak w gruncie rzeczy one zmierzają do ograniczenia wpływów partii politycznych, prawda? Tutaj partia staje się takim samym podmiotem jak jakieś inne podmioty, nawet niepartyjne, prawda? W związku z tym no, partie chcą być tutaj monopolistą na tym rynku i to się jak dotąd nie udaje. Chociaż osobiście uważam, że idea prawyborów jest słuszna. A jak pan myśli, czy poparcie zgłoszone dla pana Fiołka przez partie polityczne nie są czasami jednak jakimś pocałunkiem śmierci? Jednak ludzie no, niespecjalnie kochają partie polityczne, zwłaszcza w samorządach, zwłaszcza w gminach. No, właśnie, to co zrobił pan prezydent Ferenc jest zaskakujące, ale ponieważ on w swoim życiu wiele razy zaskakiwał i wybierał bardzo dziwne, prawda, i sojusze, i postawy, i tak dalej, więc kto wie, czy ten ruch nie jest przypadkiem wsparciem takim makiawelicznym pana Fiołka, który, jak słyszałem, był jego pierwotnym kandydatem. Więc może tutaj chodzi właśnie o to, żeby i Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, coś takiego zrobić. Właśnie. Pytanie o Pana Fiołka jeszcze, bo jak, bo mimo że Pan Fiołek jest tutaj kandydatem jednak no, wystawiony przez partie polityczne, czy jest sposób, żeby on stał się naprawdę kandydatem obywatelskim, tak? Żeby parli go obywatele? Co musiałoby się wydarzyć faktycznie? Co my możemy zrobić, no, zwykli obywatele w Rzeszowie? Ja myślę, że tutaj niespecjalnie pomożemy z zewnątrz obywatelom w Rzeszowie, którzy doskonale wiedzą, co się w Rzeszowie dzieje, jaka jest wartość poszczególnych kandydatów, jakie szanse na uzyskanie, prawda, celów, które jakieś grupy interesów sobie tam stawiają. No w każdym bądź razie doskonale obywatele w Rzeszowie, nie tylko w Rzeszowie, bo i w całej Polsce wiedzą, że linia rozwojowa samorządu rzeszowskiego jest niezwykła. Mnie osobiście nie wszystko się tam podoba. Na przykład nie podoba mi się takie dość brutalne wkraczanie samorządu rzeszowskiego na tereny sąsiednich gmin, wydzieranie im po kawałku, prawda, przestrzeni najbardziej smakowitych kąsków. Wolałbym już, żeby może cała gmina została wchłonięta, prawda, przez Rzeszów, a nie tylko jakieś najbardziej atrakcyjne tereny. No ale generalnie Rzeszów rozwija się fantastycznie, potrafił wykorzystać wszystkie swoje atuty, w szczególności właśnie pogranicze, stworzył fantastyczny ośrodek edukacyjny. To jest coś zupełnie niezwykłego. Rzadko bywam w Rzeszowie, ale ilekroć tam jestem, to jestem pełen podziwu i widzę w ciągu tych kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, jak miasto się fantastycznie rozwija, właśnie jak rozwija się tam edukacja, bo to jest, no i oczywiście przemysł różnego rodzaju nowych technologii. To jest, i myślę, że obywatele w Rzeszowie doskonale wiedzą,
jakie są mocne punkty i słabe punkty poszczególnych kandydatów i będą potrafili podjąć zdecydowaną, będą potrafili podjąć właściwą decyzję. I być może nawet liderzy partyjni, wiedząc to i zdawając sobie z tego sprawę, zachowują pewną powściągliwość, żeby przypadkiem no, czegoś tutaj nie popsuć. Ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że ta kampania będzie bardzo trudna ze względu na pandemię i ograniczenia pandemiczne. Koledzy mówili, że de facto ona się toczy gdzieś przed budynkami urzędów, jest konferencja prasowa, albo na targu. Chodzą kandydaci na targu, który jest, nie został zamknięty, na targowisku. Więc pytanie, czy ja widzę w każdym razie, dostrzegam tutaj niesamowicie silną rolę, wyjątkowo silną rolę mediów, które powinny w jakiś sposób bardziej chyba włączyć się w tę kampanię. No na pewno, ale ja uważam, że bardzo ważną rolę też mają tutaj do spełnienia media społecznościowe. A ponieważ Rzeszów jest, że tak powiem, dość mocno pod tym względem zorganizowany, to one będą miały też istotne znaczenie. Poza tym ludzie mieszkający tam może lepiej wiedzą niż w reszcie Polski, że najbardziej skuteczna metoda to jest właśnie ta metoda door to door, prawda, czyli od drzwi do drzwi, której użyła swego czasu pani Łukacijewska, prawda, i zdobyła przecież świetne poparcie w terenie, który raczej jej partii nie sprzyja, prawda? Więc myślę, że tutaj znajdą się odpowiednie metody i paradoksalnie rzecz biorąc, być może właśnie te obostrzenia pandemiczne bardziej pozwolą się skupić na sprawach rzeczywiście merytorycznych, a nie na jakiejś właśnie widowiskowej takiej grze, prawda, która ma charakter właśnie igrzysk. Mnie osobiście to nie martwi, byle tylko właśnie ludzie, którzy prowadzą kampanię, rzeczywiście przestrzegali tych zasad pandemicznych, bo to w tej chwili jest sprawa nadrzędna nas wszystkich i kampania wyborcza nie powinna tego przesłaniać. Czyli po prostu konieczność zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, maseczki, prawda. Tutaj rzeszowianie mogą bardzo wiele dobrego zrobić, uczyć, że tak powiem, reszty kraju. Nie tylko tego, w jaki sposób się buduje siłę wyższych uczelni, czy zagłębia, prawda, lotniczego, ale także takich postaw prawdziwie obywatelskich. Ja na to liczę. Tak. Dziękuję panu bardzo w takim razie za rozmowę. Równie dziękuję za miłą rozmowę.